Hej, Stitchusie! Co? Ej. Miało być Stitchusie! Miało być! Dzisiaj oglądamy Stitche! Tak, dzisiaj oglądamy najlepsze TikToki ze Stitchami, które zainspirują nas do kupienia większej ilości Stitchów. Nie, już kupiłem dużego Stitcha, nie ma większej ilości! No dobra, może troszkę. Albo może będą jakieś do-it-yourselfy, które zrobimy właśnie razem. Nie, nie, to wolę duże Stitche. Takie ogromne, mogą być jeszcze większe niż ten, choć wątpię, że jest taki. Ej, wyobraź sobie takiego giga Stitcha, takiego naprawdę jeszcze z 3 razy większego niż ten? Jeśli uważacie, że Muffinka powinna mieć więcej Stitchów, koniecznie zostawcie kciuka do góry. No dobra, ważne, że wam squishmallow ze Stitcha, bo to jest najważniejsze zadanie. Nie ma za co. Dziękuję. No. Teraz zaczynamy oglądać pierwszy filmik Stitchowy razem z wami, tak więc będzie to Stitch i Angel. Właśnie nie wiedziałem, jak ona się nazywa. Angel. Serio tak było? Ale poczekaj, z czego to jest, z którego to jest odcinka? Właśnie nie wiem, widzowie muszą nam napisać. I... Kiedyś... Co? Ona ich uratuje! To miłość ich uratuje, jak słodko. Tak, tak. Jeśli wiecie w ogóle, z którego odcinka pochodzi właśnie to, bo ja myślałam, że z filmu, ale na filmie tego nie było. Właśnie szukaliśmy tego, wpisywaliśmy skąd pochodzi Angel i nie mogliśmy tego znaleźć. Ania mówiła, że to jest w jednym tylko z odcinków i w tym odcinku jej nie było, była przez sekundę dosłownie. Więc jeżeli wiecie z czego, to napiszcie w komentarzu. Kliknęłam, nagrywaj, co nie? Nie wiem. Stitch! Przestań się wywalać. Hahaha! Ej, w Primarku! Byliśmy tam! Nie było takich rzeczy. Ej, były inne. To inna były. Opaska! To jest A to inna. Nie była ta sama! Dobra. To było. Ej, takiej walizki też nie widziałam. Chyba była walizka, ale nie ze... Chciałabym ją. Nie, takiej torby na pewno nie było. A to nie jest w Polsce pewnie, bo możliwe. Dobra, bo to może być w Stanach na przykład. Była inna kolekcja. Tak, przeważnie jest tak, że w każdym kraju jest inna kolekcja. Nie ma raczej chyba takiej samej. Satisfying. To będzie pół na pół. 100% i teraz będzie różowa. Wiedziałem! Angel! Dla mnie ona zawsze zostanie panią Stitchową. Pani Stitch. Pani Stitchowa. Nierówno! Ale to i tak jest ładne. Ej, o, ładne. Bardzo ładnie jest to zrobione. To jest na drewnie wyżłobione? To jest pomalowane chyba na drewnie, tak. No ale mi się też, że to są żłobienia te czarne. No może i żłobienia, ale z czarnym markerem w środku, czy z czarną farbą. A jeśli wy chcecie dołączyć do naszej Stitchowej rodzinki, koniecznie upewnijcie się, czy macie przycisk subskrybuj kliknięty. Pucinowej. Uszy Stitchami spełnione. Aha, to będzie cały obraz. A to po co? No to satisfying. Aha, czyli on na pomalował. Nie, dobra, to mi się nie podoba. Miało być było ładnie i zmienili mi na inny kolor. No, dlaczego tak? Nie, niepotrzebnie tak jest to zrobione. Smutek mnie dopadł teraz. Nie, i to było niefajne na sam koniec. Disneylandzie Stitcha i ja nie spotkałam w Disneylandzie. Typowy Stitch, typowy Stitchuś. To jest Halloween. A, to jest Halloween. I to jest na pewno w Ameryce, ale chyba Ameryce? Nie wiem czy... To nie widziałem czegoś. A, powiem wam, że nie widziałem Stitcha, a z chęcią bym skoczył zobaczyć taki... No i ten Gryta Stitcha, wy go słyszeliście, kiedy chce pojechać do Disneylandu, więc zobaczył w tym roku do Disney... Znaczy w tym roku, już jest nowy rok. Jedziemy w tym roku do Disneylandu. Nie. Do dwóch, nie, słuchaj. Nie, nie dam się nabrać. Na Florydę i do Japonii. A w przyszłym roku 2 razy Chiny. Nie, nie zgadzam się. Nie ma takiej możliwości. Kolekcja. Są plecaki? Tak. Ja ci to wysyłałem! Wysyłałem ci to! Tam jest nawet Stitch Elvis Presley. Serio? Jest taki Stitch? Gdzie? Jako plecak był. Okej, okay. Ale bardzo dużo jest Stitchowych. Fajne, fajne są te plecaki. Tu będzie? Tu. Dobra, widziałem Elvis Presley! Ja ogólnie uwielbiam te wszystkie plecaki z Disneylandu, ale ja nie noszę plecaków, więc... Ja noszę plecaki. Ja nie. Ale one byłyby dla mnie za małe, więc akurat nie będą mi pasować. Makijaż Stitchowy! A to nie było w Primarku? Gdzie? Coś chciałem ci kupić. Z księżniczkami były. A, dobra. Ale tego nie było. Okay. To jest jakaś marka, to w ogóle jest TikTok jakiejś marki, ale ja jej nie znam. Nie wiem, bardzo ładne to jest. Ładnie to jest wykonane. Bardzo. No. Ja. Jak zostawicie dużo łapek w górę, to poszukamy odcinka rzeczy Stitchowe. Myślałam, że to mi kupisz. A, nie, to nie, a skąd ja mam wiedzieć? Ja nawet nie wiem, gdzie to kupić. No jest jakaś marka, może to będzie. Nie wiem, jakaś kolekcja Stitchowa. W komentarzach na pewno jest. To jest genialne, to jest bubble tea w formie Stitchowej i oni sami robią te bąbolki. Bąbolki robią same? No to normalnie bąbelek. Oni z tego zrobią Stitcha. To jest mochi. Ja to widziałam. To jest mochi. To nie, myślisz, że jest mochi? To wyglądało jak mochi. Oni to gotują. Będzie takie żelkowe, no. Ależ to. Mi nigdy nie smakują takie żelki, więc... W Japonii lubią takie rzeczy. No właśnie tak, a ja za tym nie przepadam, więc ja bym to dał tak 3 na 10. Ja 10 na 10. Nie, no dobra, 4 na 10. Poświęcenie czasu warte, po prostu i powinno być bardziej kolorowe. Gdzie to jest? To jest World of Disney. I myślę, że to jest jakiś Disneyland. A może byliśmy? W którym... Nie, tam nie byliśmy. Na pewno nie byliśmy? Nie, chyba nie. Ja gdzieś kojarzę coś, że było coś ze Stitchem, ale my tam nie byliśmy ostatecznie. Może w Ameryce, w tym drugim parku? Wydaje mi się, że w drugim. Tak, na pewno nie w Disneylandzie, tylko w tym drugim. Dlatego trzeba wrócić. Ale mogę się mylić, widzowie. Mogę się. Co, kapetki? Nie. To jest etui. Dobra. A my w końcu nie znaleźliśmy dla mnie tego etui. Bo w Clarice było właśnie etui Stitchowe i było prześliczne, ale nie było na mój telefon. Było na model wcześniej, tak, chyba 12.
czternastka. No niestety, życie bywa ciężkie. Wcześniej to jest twój, więc nie było na twój. A, masz rację, tak, bo tak to bym kupił dla siebie. No, nie było. Co to jest? To jest cosplay Angel i Stitcha. Okej. Ej, no... Widzowie, no... Ta zabawka mi nie pasuje po prostu, ja będę oglądać. Ale to jest słodziutkie. Jest... Okej, oni tańczą po prostu, tak? I to chciałeś mi pokazać? Tak. O, super. Jezu, raczej słuchawkę. Dlaczego Kitek nie ma AirPods, a ja... Bo bym mnie zgubił. No. Ja wolę, ja jakoś jestem przyzwyczajony jednak, że mam kabel i wtedy wiem, że mam tak. Telefon podłączony, jest wszystko pięknie. Proszę bardzo, następne. To jest Stitch. Auto. Stitch. Auto. Stitch. Auto. Auto. Okej, dobra. To jest fajne, no jedziesz i on się trzyma. No, no dobrze, no okej, jak spadnie. Nie bierzesz tego w ogóle pod uwagę, że go może boleć, jak uderzy potem w ziemię. Co to jest? To jest taka technika, że pamiętasz, zwijasz takie karteczki. My kiedyś to mieliśmy na zajęciach. Tak, no pamiętam. Nie wiesz tego, tylko to jest maszyna specjalna, do tego my to robiliśmy ręcznie. Jest bardzo ładne. Ładne, ładnie to jest zrobione. I zajęło to pewnie masę czasu. Nie wiem ile. Stosik. Ale można było to po prostu wydrukować. Jeśli chcecie spędzić z nami kreatywnie czas w sumie ze mną, bo często robię na TikToku live'y właśnie kreatywne z różnych do it yourself'ów, więc zapraszam na TikTok Muffin Art. Idziemy dalej. Stitchuś! On podbiegnie do dziecka. O, zabrał! Wyrzucił. Wyrzucił. Żartuję, że to wyrzucił. A, że zamienił, tak? Na ziemię. Ej, z jednej strony to jest śmieszne, ale z drugiej, czyli ale... Stitch został, jest radosna. Wiesz, tak, wiesz jak to jest, w sensie no podchodzi Stitch, Stitch. On się zamienił, tak, on tak, wyrzucał Lilo zabawki. Tak, dokładnie, więc... on odzorował to z filmu, ale z drugiej strony, no tam było trochę mokro. Jak ktoś by mi rzucił Stitchem, albo Pushinem. Takim za 350 zł, jak mój screen szmarowski. Nie, tym jakby ktoś rzucił. W sumie ciężko byłoby mu rzucić tym Stitchem. No, chyba tak. O matko. To mi kiedyś ty wysyłałeś. Ja ci to wysyłałem kiedyś. To jest dobre. Takie słodkie. Serio. To jest naprawdę fajne akurat. Mega kochane. Tak, zrobi to specjalnie. Ona się przewróciła i on też. Tak, prawdopodobnie się dziecko by się popłakało, ale przez to, że zobaczyło, że Stitch też się walił, to pewnie się zaczęło śmiać. To cute. Tak, to jest Jumbosek. Jumbo Stitch? Jumbosek. Tylko on fajny. Tak bardzo to by... Czemu on go bije? On chciał go chyba nastawić. Możliwe, tak. Bo niestety czasami jak są z tego, z worków, to trzeba je tak jak fajnie ubić, jak tak trzeba samo. Było. Trzeba go wtedy ubić no, elegancko. Żeby mu oczka wstawić na swoje z tyłu. Co tam są za pluszaki? Może tam jest jakiś Pushin? Tam jest Sanrio. Nie ma Pushina, ale był Stitch. Stitch też lubimy. Ej, gdzie to jest? To stare? Nie. W Ameryce. A to jest nowe chyba. A może do nas przyjdzie? Ej, tak, to jest nowe, to nie jest jakaś stara. Piąty, czyli to jest marzec. Nie, no maj. Ale no dobra, w Polsce takie rzeczy przychodzą później. Ej, może przyjdzie. Dobra, dalej! Jeśli będzie Stitch w Happy Mealu, to na 100% go kupię, wszystkie wykupię. To ma 115 tysięcy udostępnień. Z takim Stitchem Mikołajem powinna mieć zdjęcie, a nie ma. On by ci nie dał zabawek. Kurczę, muszę się na sezon skupić w Disney na dzień i wszystkich znaleźć. I wszystkie Stitche? Tak. Po co? I takie chodzące. Tak. Ale to nie ma tak, chyba nie ma wszystkich zawsze, mi się wydaje, to nie jest. Nintendo Gritty często są, chyba były Stitche. Okej, dobra, dobra. Stitch! Ohana! Ej, fioletowy Stitch? Fioletowy. Nie ma takiego, to z oszustwo. Dużo rzeczy robione jest na fioletowy. Okej, dobra, wiem czemu on jest fioletowy. To jest ich dziecko. To jest ich dziecko. Żartuję. Masz niebieski, masz różowy i zrobisz z tego fioletowego. 100%, 100%. Widzowie, napiszcie, to jest Baby Stitch, 100%. Fioletowy to jest Baby Stitch. Zobacz jak on jest postawiony, jeszcze raz. To jest dziecko, 100%. A ten ciemny? Czekaj, jak połączysz niebieski z różowym, to jakie kolory wychodzi? No fiolet. No właśnie, widzowie! Kto miał rację? Termos. Tak. Termostat. Na miesiączkę to jest dobre, przyłożyć sobie taki do nóżka. Nie, to na nóżki jest dobre. Na nóżki, żeby było ciepło. Brzuszek. Ma być ciepło w nóżki. To jest na brzuszek. Na nóżki to jest. Nóżki, jak ci jest zimno, to wtedy zabierzesz i masz ciepło. Nawet jest napisane, że jak masz okres. O nie, to wiecie, jak duży jest. Jaki on jest większy. Taki jak nasz? Nie, on jest chyba większy. Ale ta głowa? On jest wie... Nie. On ma takie płynne podobny. Te uszka. Nasz jest ładniejszy. Matko, ta głowa. No, ale nasz jest ładniejszy. Angel, nasz jest ładniejszy. No dobra, ale takie dwa bym kupił. No jest dużo. Ale nie, faktycznie, nasz jest słodszy. Mi się podoba bardziej nasz, ale też nie jest zły. Nie jest zły, widzowie, nie jest zły. To jest znowu taki tyci. Ładny, to jest w ogóle jakiś Baby sklep. Stitch. To jest chyba strona jakiegoś sklepu albo okej, ale mówię, że jest Baby Stitch, 100% fioletowy, to jest ich dziecko, jestem w 100% pewny. No tak, no. Ładnie. Ale gdzie ona jest? A jej tu nie ma. Te króliczki też widziałem. To są takie, że je otwierasz i uszy je zamykasz, a jakby no, w truskawce. I otwierasz się, co na przykład jest królik w środku. Też bardzo fajny pluszaczek. Slime stitchowy. Co? Jak? Aha, to jak zrobić, tak? Tak, ona robi, w sensie, że ona robi slimy chyba i ktoś jej dał wyzwanie. Slima stitchowego. A, to nie, ja myślałem, że zrobi Stitcha ze slima. No bo do slima się daje te wszystkie różne brajeczki. Nie, ja myślałem, że zrobi z tego normalnie Stitcha uformuje. Nie maruć, ale sztosik. O, ej, to zła. Tam doda? Na górę, dobra, okej, okay, teraz to wygląda ładnie. Fajny. Dobra, końcówka była sztosik. Ej, sztosik, naprawdę. No. Okej. Okay. Ona ma dużo Stitchów i tam są skrzyżowalowce Stitchowe. Ale ona ma bardzo dużo powtórek, widzisz?
I jak ja mówiłem, że kupić dużo powtórek, to nie. Co nam... Czy ty się skupiłeś? Ona na końcu się przebrała w przebranie? Czekajcie. Ale źle, bo dlaczego ona ma tak nagle to źle zrobione przebranie? Źle jest to przebrane. Ale ja też mam dwa skrzydłowce stitchowe dzięki Kitkowi, więc już mam dwa do kolekcji. I był kalendarz adwentowy ze Stitchem. A kiedyś otwieraliśmy i były Stitchowe z Disneya chyba. Coś ale było ze Stitchem. To jest typowo Stitchowy. Okej, co tam masz w środku? Co jest tutaj? To jest taśma klejąca? Nie. Konfetti. Sznurówka. Sznurówki? Sztos, ej fajnie. Ładne. To akurat jest fajne. I... Dalej, gumka do ścierania? Stempel! Ale stempel z kwiatuszkiem. Okej. Co to jest? Magnes, brelok, brelok. Pin, okej. Ładny. Ładny jest, no. Bardzo ładny. Ciekawe, ile kosztował taki kalendarz. A może mi kupisz? Tak tego spytałam. Widzowie, nie. Pushinowy otwieraliśmy tutaj. Ale Pushin sobie na to zapracował. Kosztował 750 zł. Wiesz, w ilu Pushin wystąpił odcinkach? Na drobie. Stitch musi wystąpić w 50 odcinkach, żeby kupić Stitchowy kalendarz. Jeśli chcecie, żebyśmy otworzyli kalendarz Stitchowy, to koniecznie zostawcie komentarz. Stitch kalendarz. Stitch. Mają wszystko. To jest bluza zwykła. No, ona ma piżamkę, ładna Angel, bluza. A on ma bluzę. Okej, okay, ale to jest ta sama dziewczyna. Tak. Bo poznaje tył. Tak, tak, tak. Ona ma nawet Squishmallowsa z tym, z czapeczką Mikołaja. A, to wszystko? Tak. To już były wszystkie. Jeśli chcecie więcej TikToków ze Squishmallowsami Stitchowymi. Ze Stitchem zostawcie kciuka do góry! A my, słodziaki, widzimy się na kolejnym filmiku, ale spokojnie, tu na twarzy Kitka wyświetlała się kolejny filmik, na który możecie kliknąć. Buziaki, pa!